Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kruk. Chcę was zaprosić na drugi odcinek z gry Dziecko na żółto. To już jest drugi odcinek i będziemy dzisiaj kontynuować, ale nie ciekawość, tylko laboratorium. Oczywiście wysyłam was do poprzedniego odcinka. Dobrze, to na przynajmniej inskrypcję. W tajemniczym ogrodzie, z dala od wścibskich oczu, azyl w Carcosa chronimy przed mędrców. Dobra, może lepiej nie będę czytał tego na przyszłość. Tak, dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy tam na dole. Oczywiście dziecko się wpierniczyło nam na chatę, a my pojechaliśmy po prostu do góry. Dobra. Chcę odkryć. O. Czy tak. Otwórz mi to. Dobra, tu zamknięte. O kurczę, tu będą 15 tysięcy drzwi do przejścia. To ja sobie współczuję. Dobrze, spuszczamy. I woke with the incredible idea to redecorate with no one else around. Why not make the place my own? And I have this burning desire to paint the walls yellow. Yellow. So vivid in hue and really such a fun word to say. Yellow. 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 Yellow, this is the yellow room. Yellow, 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 yellow. Log ending, soon to be yellowly. To mówicie, że to wszystko jest normalne. No na pewno, kurczę. Żółty doktor. Czyli możliwe, że mogę to kurna. Żółty, żółty, żółty. Chłop miał jakąś manię chyba odnośnie tego żółtego, jak tak słucham. No. A tak, zapomniałem, przecież mogę zrobić tak, tak. Otwieram. Wow. Dobra. Tu będzie zagadka i tu będzie kluczyk na pewno. No shit. No tak, muszę najpierw wziąć tego chabazia. Który jest Kajbie? Gdzie? A, dobra. Jak wygodnie. Czyli tak. Muszę to wypełnić, jak dobrze widzę. Chodź tu kurczę. Co? To na mnie gwizdzie. Ja teraz rzucę to tu. Wezmę. Jak to? Daj mi krzesło. Zrób miksturę. Dobra. To tak. Czerwony. I niebieski odczyn. Po zmieszaniu dadzą magnes. Dobra, to idzie podłogą. Do kadzi. Teraz muszę wziąć butelkę na pełnię.
Nie, jakie dziecko. Kurczę, daj mi klucz. A odnośnie tego poprzedniego nagrania, to można było zauważyć, że po prostu to dziecko miało, chociaż nie jestem w 100% pewien, że to dziecko miało tak na niego wpływ, że kolor żółty mu się tak odcisnął na główce. Szukaj kuchni, widzę kurczaka. O, mam kołbkę. Wszelkie narzędzia. Ja jestem ciekawy, jak to się rozwinie wszystko. Kaczuszka tu jest. Spróbujmy. Aha. Tu korbka jest potrzebna. A ja tam wywaliłem. Głupi ja. Wiesz, tu jest, dobra. Tam jest kłotecyk. Dobra, ta olśnika uschnęła. Jest ten bachor. No przecież cię tam rzuciłem. A, chyba wiem, o co chodzi. Jeśli wiesz, kot nie zareagował, wtedy spokojnie siedział. Podążaj za czarnym kłotem. Kotył. Bidi bab kościół. No właśnie, nie nazwałem cię. Dobra. To tobie już dziękuję. Patrz, rąban przy kominku zasiedział. A, ta laska. Posłuchaj, bo za tym będziesz.
Już wiem. Dziękuję ci. To oni się lubią, czy już się nie lubią, bo już kurczę, ja sam nie wiem. Poszukaj kodu do drzwi. No shit, Sherlock. Jak mi oko zaczęło spędzić... moje oko. Dobra. One question, where is ten walony kot? Znaczy, tu mam. Idź. I tak, to i to. A dobra, tu jedno jest. Czyli tak, łuk. Można powiedzieć, że zraniony na kwadrat. Mam jakieś około 8 możliwości. Gdzie on poszedł? Ale to jest creepy, ja cię walę, patrz ta. To się patrzy na mnie. W stronę otchłani na fali. Poszukiwaczka Teodora, jakaś tam. Zniszczona przez mentalną Boże. Już poszukiwasz. Ten. Honorowy poszukiwacz, czarny kłod. A co ja w Miraculu jestem? Jedronka i czarny kłod? February 27th, log 895. The cat. Well, she's a particularly curious creature. Whether she has motives or a master of sorts, I simply do not know. She appears intelligent and is quick to warn me of danger. When it suits her. I'm always glad to see her face when I wake sharply from my dreams. I really hope she stays. Log end. Odnośnie tego, to jest właśnie ten nasz kot cały. Nie, czemu tu jest kurczę oko?
Nie powiem, też bym się wystraszył. To więc to będzie odwrócone. Czyli prawdopodobnie tak, muszę zrobić teraz zdjęcie. To nie będzie tu pasować na pewno. No dziwny wciul, bo zdjęcia nie mogę zrobić. To hu. Jak mam ci kurczę zdjęcie zrobić? Czegoś mu kurczę brakuje. Jos się załamał. Czyli tak, tu są odwrócone kolory, dziecko jest też inaczej zrobione. A czekaj, bo muszę chyba je wywołać, co nie? No pójdę do ciemnicy. Dobra, wpierw zrobię z tym, zobaczymy jak to będzie. A tak, nie jest wystarczająco ciemno, więc na razie to odłożę. Biorę to. Zamykam.
Od razu mówię, to będzie odcinek plus 18. No. Kędzel dźwignie. To zjeżdża. Wiem, o co chodzi. Muszę zrobić tak. 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 Ej. No. Ile będzie boom pewnie. O, Bidibi. Nie muszę kogoś normalnie nazwać. Bo Bidibab to mnie już kurze zaczyna powoli. Aha. Dobra, to teraz to muszę dać tutaj. Wedle przepisu to będzie ciężar i je, chyba będzie musieli dać tam, jak dobrze wiem. Znaczy, jak dobrze tak patrzę. Czyli kolejna daje tą i tą dźwignię. Tak? Ta i ta. I teraz mieszy. No już, kurczę, patrzę, tu jest to i to. Imot. Jokiu, lol. Jezu, on wygląda jakby, nie wiem, przez całe swoje młodzieńcze życie maka wpierniczał. Stay here. Wiem, że on tam nie zostanie. Depnie się zaraz pewnie. Kajcie się. Mówiłem, kurczę, że on tu będzie. Dobra. On strasznie wygląda. Oczywiście nic do ludzi chorych albo od tyłu. Nic nie mam. Kurczę, o. Kurczę, szkorbut i tak dalej. Tu gnojku podaj jeszcze, kurczę, on tak stać. Nie wiem, czy ja muszę go nafaszerować dwoma butelkami naraz, czy... Czekaj, tu jest magnes. Tu jest jakiś różowy.
nie wiem, sam tu kankana zatańczyli do cholery jasnej. Nie mogę na żółto pomalować. Dobra, spróbuję jeszcze jednej rzeczy. Ja pierniczę. Już wiem. Że moje dwie komórki na krzyż to ogarnęły. Dobra. Bierzemy Bobo. Puszczamy je. I idziemy tu. I kojarzycie to opowiadanie, co było na początku tego, prawda? To jest właśnie to miejsce. Tu właśnie kot przyniósł to młode. Znak kwiat od... Kwiat odczynnik, dobra. To już od razu ładuję armatę. Ale tu jest już czynnik. Dobra, ja sobie jeszcze chwilę polata. Powiem ci jedno. Imię Polski walczącej. I nie, to nie było przesada. O kurde, mi zdaje, że teraz będzie walka z bossem. O kurde, zaraz tu będzie, no. No i ciul, stracić przytomność. O kurczę, teraz będzie finalna walka z bossem. Z Bobo. Dobra. To było dzisiaj na tyle. Nie powiem, było trochę faili, było trochę, że tak powiem, z mojej strony kilku niemiłych słów odnośnie tego dziecka i tego wszystkiego. Ale dobra. Następnym rozdziałem i ostatnim będzie zderzenie światów. Ich przybicie jest nieuniknione. Muszę rozpocząć przygotowania. Podskryptum doktor. Dobra. Czyli tak, w ostatnim tym odcinku, który wleci bodajże jutro, możliwe, że się rozprawimy raz na zawsze z dzieckiem w żółci i zakończymy ten cykl zwany życiem, ale nie wiem, czy naszej postaci, czy tego dziecka. Oby naszym. Dobra, dosyć tego miłego, widzimy się jutro, trzymajcie się, no i cześć.